Mamy tutaj kilka domków letniskowych. Sprawdzimy, czy są otwarte. Zamknięte. Ale tędy już można wejść. Bardzo dawna nie są uczęszczane. Sieć rybacka. A to co? Ciężko powiedzieć. Tutaj mamy jakiś ładny mebelek. Komodę. Waga. Tak, stara waga. Silniki. Pusta szuflada. Tutaj koło ratunkowe. Gumi arabicum. Stary piecyk. A co mamy tutaj? Nic konkretnego. Radio. Albo dzwonek. Nie, dzwonek. Dzwonek, tak. Ciekawe, z którego roku. Nie ma nic napisane. Skrzynia metalowa. Dobra. Idziemy zobaczyć dalej na tym terenie, co się stało. Dobra, ruszamy dalej. Widziałem, że jest tutaj kilka takich domków. Chciałbym zobaczyć wszystkie. Tutaj jest kolejny. Sprzętu zostało. Garnek aluminiowy. Troszkę metalowych części. Jest jeszcze garaż, bo tutaj altanka chyba runęła. Tak. Nic nie zostało z niej.
Wszystko było drewniane, nie ma co się dziwić. O, widzę, że w garażu będą całkiem ciekawe rzeczy. Na samym wejściu widać już skuterka. Z tej strony rower porośnięty pnączami. To co? Zbiór muszelek. W garażu spustoszenie. Adapter Philipsa. Troszkę mebli. Butla do bimbru lub wina. Coś mi się wydaje, że nic więcej już tutaj nie znajdę. Czym mógłbym się pochwalić wam? Teren jest bardzo duży. O, tutaj jeszcze mamy rower. Rower i kask. Widzę w oddali jakieś domki jeszcze. Spróbujemy tam zejść. Dalej widzę kolejne domki. Ciężko się tutaj przedostać. Już jestem. O kurde. Kilka drzew runęło. Biedna altanka. O. Ale udało się wejść do środka. Hello. No ten domek chyba najbardziej wyposażony. Ale widać, że od bardzo dawna stoi opuszczony już. Zobaczcie, wszystko się rozpada. A na nim Josy. Myślałem, że to moneta, ale to podkładka.
co? Być może wejście główne? Nie. Albo i tak, tu są drzwi. O, i telewizor, i to jaki? Wow. Filtromatic. Tutaj witrynka. Albo bardziej toaletka. Tak. Wychodzimy stąd i ja się już pożegnam z wami. Do zobaczenia na moich kolejnych wyprawach.